Witam Was, docent polskiej mniebrwary.pl. Wracamy w 2024 roku do cyklu Muzeum Polskiego Craftu. No myślałem, że artezan króluje w tym zestawieniu, jeżeli chodzi o częstotliwość próbowanych piw, ale nie, to klasyczny psychologiczny efekt świeżości. Ostatni raz próbowałem w muzeum legendarną serię artezana Samca Alfa. I tak mi się wydawało, że artezan często gości, nie, najczęściej gości Pinta, ale artezan dzisiaj na stole z drugą swoją legendarną serią, może nawet bardziej ciekawą, ponieważ chodzi o Chateau. Rok premiery pierwszego piwa z serii Chateau to 2013 rok. Coś w stylu Flanders Red Ale, ale z każdą edycją chłopaki mówili, że to nie o to chodzi. To jest bardziej podejście kreatywne. Flanders Red Ale jest tylko jakąś matrycą, wzorcem, natomiast nie, absolutnie nie chodzi o to, żeby to piwo oceniać według reguł stylu. Zatem mamy Mixed Fermentation Beer, czyli najpierw drożdże górnej fermentacji, potem wrzucane na minimum rok czasu do beczki dębowej po francuskim czerwonym winie. Tam już działają brety, działają laktobacillusy. No i mamy właśnie jedno z pierwszych, o ile nie pierwsze, no 2013 rok, piwo fermentacji mieszanej. Można powiedzieć, no jak najbardziej trochę dzikie. Zatem dzisiaj porównujemy ze sobą, nie ma sensu robić ślepego testu, nie chodzi o to, o wybieranie, które lepsze, tylko po prostu sprawdzenie, które ciekawiej się zestarzało. Rocznik 2017 i rocznik 2021. Wydawało mi się, że to piwo było wypuszczane w cyklach dwuletnich, to znaczy to pierwsze, o którym powiedziałem, 13, potem był rok 2015, 17. W 19 roku, już sobie sprawdzam na moją ściągawkę, był artezan Ceris du Chateau z wiśniami. Pół roku był leżakowany z wiśniami i nie było wersji czystej. 2021 to właśnie tutaj mamy na stole, po czym 2023 to trochę zmiana. Nie pojawił się w tym cyklu dwuletnim Chateau, ale pojawiły się cztery wersje Jardin du Chateau, trzy wersje z owocami, jedna wersja z winogronami. Czy to oznacza koniec serii Chateau jako takiej i początek właśnie dzikusów z owocami? Mam nadzieję, że nie. Więcej na ten temat jest właśnie tutaj na kontrze, że jest to nieregularna seria, która potrzebuje czasu i pamiętam wielokrotnie będąc w Błoniu, po prostu chłopaki mówią, musi jeszcze chwilę to piwo poleżeć, żeby zyskać optimum, więc to nie jest tak, że zawsze co dwa lata będzie wypuszczone. Dobra, koniec tego, jak zawsze, długiego, ale mam nadzieję merytorycznego wstępu i po prostu jedziemy z Chateau 2017. Jeszcze jedno słowo powiem. Sprawdziłem u siebie, u mnie debiut miesiąca luty 2017, a tutaj zobaczcie, co się dzieje na kontrze. Data przydatności 30 czerwca, tak? 30 czerwca 2017, czyli piwo ukazało się w lutym i miało termin do czerwca. Rzecz na dzisiejsze czasy chyba niespotykana przy takim piwie, żeby tak krótki termin sprzedażowy oferować, prawda? Więc mamy tą zmianę. No możecie powiedzieć, tak, no przecież nie paster, nie filter, no ale kurczę, no piwo dzikie powinno mieć trochę dłuższy termin. No i zresztą próbuję go. 17, zatem 3 plus 3, 6 lat. 6 lat później lejemy. No tak. Głęboka, naprawdę bardzo głęboka czerwień. Jest klar. Lekkie bąbelki już zbijam. To nie są przebłyski, jest klarowne, widać jak najbardziej pod światło ten burgund. Jest bardzo fajne refleksy.
piana utworzyła się, no, taka z wianuszkiem, kremowa. Wygląda to wszystko bardzo elegancko, oprócz tego, że szkła wyciągnięte z szafki, umyte, ale zawsze tam troszkę się może na spodzie zebrać. Dobra, wąchamy. Sporo rodzynek, trochę śliwek, trochę wanilii, cały czas tutaj sporo się dzieje. Leciutki, bardzo leciutki ocet. Trochę dębiny, kurczę no. Tyle lat. Ale też takie, jest motyw utlenienia, taki lekko miodowy. Więc na pewno piwo utleniło się, nie ma cudów. Ale całość naprawdę gra dobrze i czuć ewidentnie tą beczkę. Dębina, wanilia, trochę rodzynki. No naprawdę, dużo się dzieje w aromacie. A jak smak przez te lata się zakonserwował albo zapracował? Zdrówko artezanów. Fajna kwasowość, co najmniej średnio intensywna, to jest w pierwszym rzucie. W pierwszym rzucie też się czuje co najwyżej średnią treściwość, więc fajnie, że piwo jest w miarę rześkie. Wiśnia, inne ciemne, czerwone owoce pestkowe, bardziej wiśnia. Fajnie, fajnie, bo jest kwasowe, wyraziście kwasowe. Tak jak powiedziałem, no średnia intensywność na co najmniej właśnie tym poziomie. No ja jestem sourheadem, więc dla innych osób mogłoby być zdecydowanie nawet zbyt kwaśne, ale dobrze, że ta octowość, która była w aromacie, w smaku jest niewyczuwalna. Piwo nie piecze, nie pali. Fajnie, że tej wanilii, tej rodzynki, czyli tych takich słodkawych motywów, które były w aromacie, wcale w smaku nie ma. Smak naprawdę stał się wyjątkowo wytrawny, więc jest kwasowy, wytrawny, tak jak powiedziałem, średnio treściwy. No, to piwo, o ile w aromacie było dosyć złożone, tak już w smaku tą swoją złożoność, którą zapamiętałem, no, że ono było takie dosyć zbalansowane, ciekawe. Tutaj mamy dosyć jednowymiarowe, czyli kwasowe, wytrawne, wiśniowe. No ale dzięki temu bardzo dobrze pijalne, ponieważ bogactwo smaku nie rozprasza, żeby wziąć kolejny łyk, bo naprawdę jest bardzo przyjemne. I to utlenienie, które było w aromacie, również w smaku nie jest wyczuwalne. To piwo, mam wrażenie, straciło swoją złożoność smakową, natomiast zupełnie nie przeszkadza mu to być ciągle bardzo fajnym, pijannym, no właśnie, Flandersem? Dlaczego nie? Chociaż może tych słodowych motywów jest tutaj trochę za mało. Naprawdę ta wytrawność jest wyrazista. Alkohol wkomponowany, ja nie czuję, 7,2. Jakaś delikatna słodowa słodycz gdzieś na finiszu obecna. Taka wanilina odbeczkowa. Kurczę, naprawdę 6 lat, myślę, że bardzo, bardzo dobra forma Chateau. A jak sprawdzi się rocznik 2021? No, teraz czuję rozgrzewanie od wewnątrz, tak. Czyli na języku nie czuć, wewnątrz czuć, rozgrzewa. Tak jest, jak najbardziej. Zatem przeczytam wam tutaj tą opowieść. Chateau to piwo szczególne. Tak jest. Pionierski projekt, którego początki sięgają 2013 roku. Młode piwo prosto z fermentacji trafiło do sprowadzanych z Francji beczek po winie. Pomysł szybko okazał się początkiem serii. Kolejne warki wychodzą w nieregularnych odstępach. Chateau potrzebuje czasu. Dojrzewa niespiesznie.
Wersja 2021 spędziła w dębowych beczkach ponad 24 miesiące. No i tutaj mamy co w aromacie, co w smaku. Dzikie kultury drożdży i bakterii nadały Chateau przyjemną kwaśność i nieprzeciętny charakter. Aromat i smak wymykają się tu tradycyjnemu myśleniu o piwie. Daj się zaskoczyć, więc tak jak powiedziałem na wstępie, chłopaki nie aspirują do Flanders Red Ale, ma być to autorski projekt. Tak, tutaj już butelka została zmieniona na naprawdę taką charakterną, typową dla Belgów dzikich butelkę z szerokim kapslem, większym kapslem niż te klasyczne. Dobra, i tutaj patrzymy, czy będzie różnica w wyglądzie. Trochę nalałem z większym impetem, ponieważ mamy więcej piwa. Tutaj 330, tutaj 375. No, dzięki temu zbudowała się lepsza piana, natomiast ona zanika w podobnym tempie. Wygląda bardzo podobnie. Kremowy kolor. Bąble dosyć rzadkie. Klar jest, więc naprawdę za chwilę podejrzewam będzie wyglądać podobnie to piwo jak to z 2017. Natomiast czy podobny jest aromat? No słuchajcie, aromat jest mniej złożony. Tu się mniej dzieje. To utlenienie nie poszło aż tak mocno. Jest wiśnia. Kurczę, naprawdę po tej bombie aromatycznej, jaką był rocznik 2017, za bardzo tutaj nie ma co wyczuć. Trochę bardziej słodowe jest to piwo. Takie trochę opiekane, może takie lekko czekoladowe nuty. No jestem zaskoczony, w aromacie 2021 jest bardzo, bardzo stonowany. No dobrze, czy w smaku z kolei będzie bardziej złożony? Zdrówko artezanów i wasze, oczywiście, oglądajcie Muzeum Polskiego Craftu. Tak, to piwo jest bardziej pełne. Ono jeszcze nie zdążyło stracić swojego ciała. Fajnie. Znaczy fajnie. To też było bardzo fajne, bo pokazywało, jak czas wpływa na smak. No tutaj jest zdecydowanie większe ciało, większa słodowa podbudowa. Ja mam wrażenie, jakbym ten miąższ wiśni zjadał. Naprawdę jest owocowość, jest podbudowa słodowa. Kwasowość, dzięki temu, że słodowość jest wyczuwalna, kwasowość jest trochę bardziej stonowana, nie jest aż tak kwasowe jak ta starsza wersja. Jest bardziej grzeczne, bardziej ułożone, zbalansowane, a ja jako Summerhead bardzo mi ta wersja kwasowo-wytrawna pasowała, więc słuchajcie, jeżeli chcecie leżakować, zdajcie sobie sprawę, że to pójdzie właśnie w stronę kwaśną, na szczęście nie octową, no i to ciało, ale to właśnie mamy tą konkluzję ze wszystkich leżakowań, że ciało jest stratne. Zupełnie inaczej niż w przypadku ludzi. Jak leży przez lata, to nabierasz ciała, a piwo przez lata to ciało traci. Więc taką to konkluzją trochę jest nudnawe, bym powiedział. No ja lubię takie piwa ekstremalne, będące rzeczą wyrazistą i Chateau 2017 mi to zapewnił. Tutaj jest takie bardziej, myślę, że też kolejność degustacji w tym momencie jest zaburzona, ponieważ po tak wyrazistym piwie tutaj nie jestem w stanie złapać tych wszystkich niuansów, które są na pewno.
taka ciasteczkowa, biszkoptowa, słodycz jest wyczuwalna. Na pewno nad tym piwem można by było się pochylić jako pierwsze solo, natomiast nie w tej kolejności. Informacja jest taka, że jeżeli gdzieś dorwiecie jeszcze wersję 2021, myślę, że w całkiem niezłej formie, jeszcze aż tak nie utleniło się, nie straciło ciała, jest w tej formie półkowej, sklepowej, sprzedażowej. Natomiast to już jest klasyczne muzeum z efektem zaskoczenia, zdecydowanie. Dobra, zdrówko i do zobaczenia przy kolejnym eksponacie.